Witam widzowie dnia kolejnego. Jak widzicie dzisiaj na tapecie. Ej, Krzysiek! A już się nagrywa? Także witamy. Odjedź tym, no. Podnieś, odjedź. Ogarnie to?
ale fajny piesie. Ponownie teraz za sterami Zetorka z talerzówką. Zapytacie dlaczego pewnie z talerzówką, ale stwierdziłem, że kukurydzę w tym roku sieję bezorkowo. Stwierdziłem, że niedużo nie sieję, bo trochę tam miałem mieć więcej dzierżawy, ale okazało się, że na połowie właśnie tej dzierżawy ma właściwie praktycznie w całości tej dzierżawy ma jeszcze zasiane zboże, więc za całym nie mogę zasiać, mam tylko tutaj do dyspozycji około 2 hektarów, więc stwierdziłem, że było tu orane w tamtym roku chwilę po żniwach, wiadomo to sobie zrosło i tak dalej, ja tu przesuszałem to trochę bronami, wyrównałem to, no i mówię co, bez sensu jest to orać kolejny raz. Leci obornik, leci talerzówka, żeby to wymieszać i co? W miarę ładnie się uprawia, ale jak 2 tygodnie temu to było tak mokro, że się nie dało wjechać, to teraz się kurzy, że można się udusić. No i co? Julek za sterami 60 wozi obornik, Mimik mu ładuje, ja od razu uprawiam i co? W miarę ta robota jako tako idzie. Już tutaj pierwszy ten kawałek mamy praktycznie skończony, bo też zaczęliśmy dopiero po 15, aż Mimik wróci z pracy, ale też mieliśmy jeszcze trochę przygód, bo a to 30 musieliśmy rozebrać, bo okazało się, że Simmering na wale walnął i miały być siane nawozy dzisiaj, no ale tak, tu wzięliśmy się za 30, tu Mimik dzwoni, dawajcie, bo już czekam. Tu jeszcze w międzyczasie próbowaliśmy dokończyć, składać garaż, ale gdzieś tam ja technikiem, inżynierem w strefach budownictwa nie jestem, więc tam też muszę poczekać na wujka. Takie wiecie, wszystko i nic. Ja to, a to tamto, a to trochę porządku w stodole, bo przez chwilę zaczęło padać. No i wiecie widzowie, no nie dogodzi rolnikowi. Albo pogoda coś psuje, albo jakieś właśnie usterki wyskakują. No i tak dobrze, że właśnie zobaczyliśmy ten wyciek oleju, bo tak to mogłoby być naprawdę nieciekawie. No i co? Mimo wszystko ta talerzówka, wracając teraz do tematu, ta talerzówka nie jest tam też nie wiadomo jak nowoczesna i tak dalej. Stara zwykła pałka, aczkolwiek to może nie stara, bo w miarę jest świeża, to jest tam chyba 10 czy 11 rok. Ale w miarę jako tako to się uprawia. No tylko, że tak, robiąc w miarę prędkością taką odpowiednią dla Zetora, robi strasznie duży garb. No i ten garb potem trzeba właśnie jakoś wyrównać. To nie jest zawsze miłą kwestią. No ale z drugiej strony też nie będę jeździł nie wiadomo jak wolno, bo to jest jednak 120 koni, więc to coś za coś. Wiadomo, 60 jakby pompa była zrobiona, to i 60 by sobie dała radę z tą talerzówką. Ale no, mówię, nie dość, że lecimy na głęboko, bo a kurna, wam powiem około, no do talerza mamy ile? Z 10-12 cm. To idzie prawie praktycznie na cały talerz. Wiadomo, no stricte ogólnie do fajnej uprawy bezorkowej przydałby się jakiś gruber, żeby zerwać tą podeszwę płużną. Aczkolwiek no na razie nie zapatruję się na jakieś tam nowe nabytki i tak dalej. To takie Winiu mi podsunął taki pomysł właśnie, żeby spróbować może bezorkowo, żeby drugi raz tego nie orać. Więc to takie tam moje zdanie. No i zobaczymy jak to wyjdzie. I co? Okaże się wszystko przy zbiorach, nie? Ale mimo wszystko trzeba patrzeć na to, że musi to najpierw być cena na to, bo wiadomo, teraz daję przede wszystkim dużo obornika, żeby nie dawać nie wiadomo jak wiele nawozu. Chcę sobie to jakby zastąpić. No ale wiadomo, no potem oprysków i odżywek i tak dalej, nie uniknę tego.
bo to jednak coś za coś. No więc co? Zobaczymy. Pierwszy raz w życiu kukurydza. Jakby taka uprawa od A do Z przeze mnie. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ogólnie przekonując się do kukurydzy w tym roku, to jest jak takie podpisanie na siebie wyroku śmierci. Bo no wiadomo, co było w tamtym roku. W tym roku też nie jest lepiej, bo kontraktują po 300 zł. Kto siedzi w temacie, ten na pewno doskonale to wiem. Ale no cóż, cóż na to... Kurwa ty, ja się tak zapędziłem, a tu nie ma już obornika. Na pół talerzówki. Ja tak mówię, ty, mówię, coraz mniej tego pola, mówię, o co tu chodzi? Tak. I o czym ja to mówiłem? Więc to zobaczymy, czy to zapłaci w tym roku. Miejmy nadzieję, że to chociaż będzie cena taka, gdzie człowiek wyjdzie przynajmniej na zero, a nie będzie musiał dokładać. Tak samo jak w tamtym roku, że była dokładka do hektara po około 1,5-2 tysiące. Tak jak gadałem tam z większymi gospodarzami, co sieli kukurydzę. Więc no szczerze, wiadomo, czym więcej hektarów, tym więcej straty. No ale tym też, czym więcej hektarów, tym można sobie jakoś tą stratę, wiecie, tam, no nie powiem, że zniwelować, no bo nie zniwelujemy straty, ale nie wiem, czy mnie rozumiecie, chodzi mi o takie... A, bo teraz znowu od złej strony zacząłem robić. A, dobra. Że wiadomo, że u mniejszego gospodarza te będzie miał 3 hektary i przypuśćmy właśnie te 4,5 tysiąca to zaboli bardziej niż tam trochę większego rolnika. Aczkolwiek też nie zrozumcie mnie źle, że uważam, że więksi rolnicy mają łatwiej, bo wszyscy mamy tak samo ciężko. A jeszcze w sumie troszeczkę ciężej mają ci, co chcą się rozwijać. No ale aktualnie jest to dość ciężkie. Tak samo ja podziwiam Huberta, który siedzi mi za plecami, o tutaj. Ja go podziwiam, no bo wiadomo, przy jego areale ciężko jest wyjść, jakby wiecie, tak, żeby jeszcze coś zarobić na tym. No ale fajnie, że ma takie aspiracje, że chce to robić. Wszystko hobby to jest, no. Ale nieraz te hobby jest zbyt drogie. No tak, to trzeba robić tak, żeby nie dokładać tego. A dokładnie. To też racja. O, tutaj jak miedza nie była skrobana przez 20 lat, to chyba w tym roku będzie. Trzeba. Tam co właśnie do znawców, że bez orka, samą talerzówką i tak dalej. Słuchajcie, nie mam tu potrzeby. Co to? A, telefon. Nie mam potrzeby póki co robienia tu co innego, bo ja jeszcze rozumiem, nie wiem, jak ta warstwa płużna by nie była zrywana przez jakiś czas, a ona nie była zerwana tam od ilu? Od żniw po prostu, a to było zaorane, więc mówię, no bez sensu. Więc bez sensu mówię, jak ja mam to orać kolejny raz, nie? Tutaj Julek źle zrobił, bo ja już tu miałem poprzeczniaki porobione od razu, a ten sobie wyjeżdżał z tym rozrzutnikiem, śladów narobił, a śladów być nie może, proszę Państwa. No niestety, o, właśnie tak jak tam na poprzeczniakach, żeby to było równiej, to muszę troszeczkę wolniej jeździć, żeby nie wywalało tak tego, aczkolwiek teraz już też popsułem, bo źle kołem wjechałem. Ale to tam będę przejeżdżał z agregatem, to jeszcze sobie to cyknę. I aczkolwiek myślę, że na jesieni tą drogę zniwelujemy, bo ona nikomu nie będzie potrzebna. Oczywiście zapraszam już teraz do Huberta na kanał, bo tam będzie relacja właśnie bardziej z drona. Coś tam pod muzykę, ale pewnie i vloga jakiegoś tam co skręci. Coś tam dajcie. Ja dzisiaj już nawet nie brałem swojego drona, bo nie mam na to czasu, jest Hubercik, bo ogólnie Huberta u mnie miało nie być. Oni zrobili mi niespodziankę, że Hubert też jest, więc jeśli jeszcze by Huberta nie było, no to ja bym sobie coś tam ponagrywał, a tak to Hubercik jest, to on tam ponagrywał. Najwyżej jakieś tam parę ujęć mi podeśle, to sobie wrzucę do vloga.
I to tak, widzowie. I dobra, i póki co my się z wami żegnamy i widzimy się po prostu później.